Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Imeto i witam Was w kolejnym odcinku informacyjnym na moim kanale. Ogólnie odcinek dotyczy, jak widać już po tutaj moim zacnym pulpicie, gry z widzami. Otóż gra z widzami jest, znaczy jest właściwie od tego momentu jest. Pozdrawiamy Farmera Moszona. Gra z widzami od tego momentu właściwie startuje. Jak widzicie, tutaj mam na moim zacnym pulpicie wzór zgłoszenia do gry z widzami. Nie będę tutaj się jakoś tam specjalnie rozwijał na ten temat. Macie, jak widać, wszystko dokładnie rozpisane. Pierwszy punkt to jest wiek, należy podać wiek. Dalej, dwa, szybkość twojego łącza internetowego. Najlepiej podać parametry, bądź jakiegoś, nie wiem, screenshota z jakiegoś tam speed testa, bo no bez jaj nie będę tutaj chciał kogoś, który będzie miał, nie wiem, 150 pingu cały czas i będzie mi kurwa rozpierdala całą gospodarkę. Tak brzydko powiem. Godziny, w których będziesz mogła ze mną zagrać. Tutaj myślę, że nie będzie, że tam żadnego problemu, ale warto to dopisać. Zazwyczaj nagrywam wieczorem bądź w godzinach takich popołudniowych, tak jak właśnie teraz tutaj widzicie, jest 15:24. Tak, o, po szkole można powiedzieć, takie tam młodzieżowe place. Dobra, dalej. Dostępność DLC to jest opcjonalne. Tutaj może dopiszę jeszcze opcjonalne. Dopiszę, że to jest opcjonalne, ponieważ no ja na DLC u siebie nie gram. Ewentualnie po prostu, jeżeli takie DLC ktoś posiada, tutaj można, wiadomo, napisać. Po prostu kopiujemy całe te wszystkie te DLC i dopisujemy, na przykład ja posiadam wszystkie te dodatki, to na przykład, nie wiem, piszę, że tutaj tak, tutaj dalej też tak, że wszystkie mam, dajmy, nie wiem, nie mam JCB, to piszę, że nie mam. I to mi wystarczy, bo jeżeli na przykład, nie wiem, będę chciał nagrać z kimś właśnie na takim DLC, to może być z tym problem, dlatego. Oczywiście ja nie mówię, że tutaj należy mieć to DLC, to jest opcjonalne, jak tutaj jest napisane, to jest opcjonalne. Także ja ogólnie u siebie na DLC nie gram, ale niewykluczone, że będę grał. I może się to szybko zmienić, dlatego mówię, że takie DLC, jeżeli ktoś posiada, to dobrze, a jeżeli nie posiada, to nic nie szkodzi, ponieważ na chwilę obecną takich DLC nie korzystam. Ale większość naszej ekipy korzysta z takich DLC. Jeżeli taka osoba u mnie na odcinku zachowywałaby się należycie, że tak powiem, kupiłaby mnie, kupiłaby moje zaufanie, to wtedy jak najbardziej mogę tutaj zaaplikować taką osobę do ekipy. Niewykluczone jest, że nie tylko ze mną będzie taka osoba mogła zagrać. No tak, także tutaj jest wszystko rozpisane dokładnie. A, i zgłoszenia, najważniejsze, zgłoszenia wysyłamy na adres tutaj podany imeto, podkreśnik e-mail, małpainteria.pl. Ogólnie ten adres jest cały czas aktywny, także możecie wysyłać to, nie wiem, o każdej porze dnia i nocy. Ja prawdopodobnie tak wieczorkiem siądę i będę to wszystko tutaj sprawdzał, także myślę, że jeżeli ktoś by naprawdę się uparł, to jeszcze dzisiaj może ze mną zagrać. Także no. Tyle w tym temacie do powiedzenia. Teraz sprawdzę jeszcze, ile się nagrało. Pokaż mi chuda. Halo. Action. Halo. Action. Nie pokaże mi chuda chyba. To sprawdzimy sobie normalnie. No, 4 minuty, także no. Sprawa jest taka, że jak mówiłem, ten wzór mogę wam nawet wkleić. Wkleję wam ten wzór w opisie. Będziecie mogli go sobie tam przeglądnąć jeszcze raz, zobaczyć wszystko. I tyle w tym temacie do powiedzenia mam. Gra z widzami jest, jak widzicie. Ogólnie Mida jest widziana tak samo, nie tylko właśnie Farming Simulator, ponieważ no, mam zamiar nagrywać też inne gry. Jeżeli ktoś posiada na przykład Spin Tires, ewentualnie, nie wiem, Euro Truck Simulator 2, to jak najbardziej lubię wtedy i zapraszam do właśnie podsyłania swoich zgłoszeń na ten oto piękny adresik. Ja wszystko będę sprawdzał. Na każdy e-mail postaram się odpisać.
albo z pozytywnym akcentem, bądź tym bardziej niepozytywnym, ale raczej myślę, że nie będzie to konieczne, by tutaj jakoś tam specjalnie krytykować i wybierać pomiędzy tym a tym, no bo to nie byłoby w stosunku do moich widzów okej. A tutaj nie spodziewam się jakiegoś tam nawału e-maili po 100 wiadomości dziennie, no bo to jest niemożliwe. Bo ten film może obejrzeć na przykład, nie wiem, maksymalnie 100-200 osób, także no. Tyle mam w tym temacie do powiedzenia. Wysyłajcie zgłoszenia i na razie cześć Trąbka, do następnego razu i być może do zobaczenia w kolejnym odcinku z tobą, kumplu. Także jeszcze raz, na razie cześć, dzięki za oglądanie i pamiętamy, wysyłamy zgłoszenia przede wszystkim. Dobra, no rozciągam się strasznie, także na razie cześć Trąbka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!